Także ten, kto opłaca, ten ma. A jakoś tak do Pisma Świętego to nawet ci katolicy nie lgną, bo to nawet w sensie takim, że oni są tu najświętsi w tej sytuacji. Czemu Biblia w śmietniku w Warszawie? Czemu Biblia na bruku, na trawie, na krzaku, na drzewie, na asfalcie, na ulicy, pod śmietnikiem? Czemu katolik nie oczyści śmietniczki z Nowego Testamentu? Czemu? Czemu nie weźmie? Czemu nie zabezpieczy? Rozdać ludziom. Tutaj sprawa też do nas dotarła. Niemcy, państwo niemieckie nie chcieli płacić na uczczenie ofiar Holokaustu. Chodzi o obóz koncentracyjny w Sobiborze i również jest rzecz aktualna, oszczelanie polskiego konsulatu w Łódzku, o czym także mówiliśmy. Łódzk na Ukrainie. Oczywiście Ukraina przez swojego ambasadora tłumaczy się, że to być może jest prowokacja rosyjska. Mamy teraz połączenie z panem doktorem Dariuszem Kucharskim, którego witamy, historykiem. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie Dariuszu. Szczęść Boże, witam państwa. Kłaniam się. Czy to będzie kolejna taka strona znów, że tak powiem, zatarć między Polską a Ukrainą, jeśli chodzi o oszczelanie ambasady, czy być może rzeczywiście tutaj, no tak jak w przypadku ludzików zielonych, Rosja chce po prostu się zabawić tutaj nami. No i też druga sprawa, to brak opłat, by uczcić ofiarę Holokaustu, czyżby Niemcy ciągle wycofywali się z prawdy historycznej. Może zacznę od tego pierwszego tematu, który się tutaj zasugerował. Mhm. Szanowni Państwo, należy przypomnieć, że wczoraj przed północą doszło do ostrzelania konsulatu generalnego RP w Łódzku. Jest podejrzenie, nie wiem czy coś się zmieniło, że było tu z większego granatnika wojskowego, tak. Że prawdopodobnie to był wystrzał z granatnika, więc sugerowane to było ze względu na zniszczenia, jakie dokonano. W dachu uszkodzono otwór, wybito około 70-centymetrowy tym pociskiem. Na szczęście nikomu to nic nie stało, ale to też z tego tytułu, że po prostu w godzinach nocnych nie przebywało zbyt dużo osób w konsulacie, tylko praktycznie ochrona obiektu. No jest to kolejne wydarzenie, które no bardzo źle świadczy. Właśnie, i teraz pytanie, o czym może się świadczyć? W moim odczuciu na pewno zależy stronie trzeciej Rosji na wpływanie na relacje polsko-ukraińskie, na to, aby one były jak najgorsze. Z drugiej znowu strony wyraźnie to wskazuje, iż kolejne wydarzenie negatywne. Najpierw były niszczone pomniki, czy też oddane farbą konsulat polski we Lwowie parę tygodni temu. Teraz no tak spektakularne wydarzenie jak ostrzelanie konsulatu polskiego w Łódzku niestety rzutują na to, iż państwo ukraińskie nie jest w stanie zabezpieczyć, dać bezpieczeństwa polskim placówkom dyplomatycznym, co jest też w obowiązku wynikającym z przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego działalności dyplomatycznej i funkcjonowania dyplomatów w poszczególnych państwach, którą to Ukraina jako państwo niezależne, wolne, niepodległe musi wypełniać. I tutaj się rodzi szereg problemów. Czy to jest ewidentna niewydolność Ukraińców jako prokierujących swoim państwem, czy też jest to tak sprytne działanie czynników trzecich, zewnętrznych, pozaukraińskich. Mówię o tym, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo mocną narracją polityczną przede wszystkim środowisk ukraińskich, polityków ukraińskich najwyższego szczebla, łącznie z ambasadorem reprezentującym Ukrainę w Polsce, jak i również władzami ukraińskimi w Kijowie, że jest to działanie państwa trzeciego i tutaj się wskazuje na państwo rosyjskie. Powiem w ten sposób. No Janek Witek ciągle mówił o Żydach ukraińskich, o jakichś Żydach, że oni wywołali tam te wojny. Janek Witek nie głupi. Dla naszego kraju konsekwencje powiedział w rozmowie z naszą redakcją europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Ekspert odniósł się w ten sposób do wyników sondażu i społecznym. Są to relacje, które wymagają bardzo delikatnych działań.
działań, szczególnie w tych relacjach polsko-ukraińskich dotyczących przyszłości polityki historycznej. Niestety nie ma tego, by się przyjęło, że obok polityka przyszłości, które bardzo często jest przesłaniczą wskazywane, należy zmienić być może bardzo silne czynniki nacjonalistyczne są na terenie samej Ukrainy, które też szafują właśnie tymi emocjami antypolskimi i prowadzą te działania. Tego nie możemy na dzisiejszy stan rzeczy i wiedzy wykluczyć. Natomiast strona polska bezdyskusyjnie powinna Panie doktorze, gdyby gdzieś tam pole znaleźć lepsze komórki, bo teraz nam przed minutą głos zaczyna tak jakby dziwnie się zacierać. Troszkę lepiej. A jeszcze dwa zdania, trochę informacji, co przyniosło nam tu z gazet, dzienników. Niemcy nie chcą płacić na uczynienie ofiar Holokaustu w Sobiborze. Zamordowanych, na rodziny zamordowanych ofiar w niemieckim, podkreślam, obozie zagłady w Sobiborze, nie doczekają się wsparcia finansowego na budowę miejsca pamięci. O sprawie powiedziała radiowa rozgłośnia Deutschlandfunk. To element strategii politycznej Niemiec, która ma zacząć ślady niemieckich zbrodni i przerzucić winę na Polaków. Tak tutaj komentuje pan profesor Tadeusz Marszak. To jest jedna strona, że próbuje się nawet relatywizować pewne fakty historyczne i szukać innych winowajców tamtych zdarzeń. Rzeczywistość historyczna, jak wiemy, jest inna. Rzeczywiście winowajcami i mordercami tej ludności byli żołnierze, funkcjonariusze państwa niemieckiego ówczesnego na terenach okupowanych Rzeczpospolitej Polskiej. Niechęć do upamiętniania jest niestety wynikiem słabości przez wcześniejsze lata Polski, raczej realizacji polskich wartości, polskim poteraźniu, polskiej racji stanu w wymiarze międzynarodowym. I to jest niestety, to jest kolejna próba państwa niemieckiego podejmowana dość spektakularnie, mająca na celu odcięcie się jakby od swojej przyszłości. Czyli nie wspieramy działań związanych z budową pomnika upamiętnienia, jednocześnie też nie bierzemy odpowiedzialności. Być może za parę lat, nie daj Boże, się może pojawić sytuacja już przy braku polskich konkretnych działań,
że będzie rzeczywisty problem z określeniem, kto jest prawdziwym winowajcą i mordercą na tamtych ludziach dokonanych przez II wojny światowej. Także polskie działania są tutaj bez wątpienia wymagane, zdecydowane. Tak, czyli po prostu normalna, ale konkretna reakcja państwa polskiego będzie tutaj najlepszą odpowiedzią w jednej i drugiej sytuacji. Natomiast jeszcze dodając do kwestii ukraińskich, trzeba wyrazić w sposób jednoznaczny, mieć czynnik historyczny w pamięci, patrzeć na obecną sytuację, patrzeć w przyszłość gospodarczą, polityczną i historyczną, jak to budować, tworzyć. Jest dobry w tej chwili grunt w państwie polskim, aby budować zdecydowaną, mocną politykę historyczną, gospodarczą i tym samym politykę, samą w sobie politykę międzynarodową. I trzeba teraz umiejętnie do faktów, które niestety lawinowo pojawiają się w kontekście relacji polsko-ukraińskich, podchodzić niezwykle ostrożnie z pojawiającymi się sugestiami, dopóki nie będzie zdecydowanego, jasnej ekspertyzy, analizy i przede wszystkim Polacy, my musimy jako państwo wysłać tam swoich ekspertów, którzy będą w stanie zająć stanowisko, a nie oddawać tutaj pole tylko i wyłącznie do działań państwa ukraińskiego, czy też opierać się na różnych dywagacjach i spekulacjach dziennikarzy obejmujących ten temat. Uważam, że tutaj to są za poważne sprawy, zbyt często pojawiają się, które mogą niestety negatywnie skutkować w późniejszym czasie na szeroko rozumianych relacjach polsko-ukraińskich. Oczywiście. Dziękujemy za komentarz, za rozmowę do tych faktów. Doktor Grzegorz Dariusz Kucharski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękujemy już. Zapraszamy na audycję, która ma się dnia po godzinie 16, a teraz już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maryi. Konsulat to nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podczas spotkania z przedstawicielami społeczności ormiańskiej. Odniósł się do ostrzelania polskiej placówki dyplomatycznej w ukraińskim Mucku. Poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Ukrainy. To nie tylko kwestia państwowa, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa naszej placówki dyplomatycznej, to kwestia bezpieczeństwa naszych rodaków na tej ziemi, na której Polacy przez wieki mieszkali, część polskich rodzin mieszka tam do dzisiaj. A wydarzenie, jak państwo pewnie słyszeliście, którego absolutnie nie sposób nawet w najmniejszym stopniu zbagatelizować, bo oddanie strzału z granatnika i szkody, które zostały spowodowane w budynku, na szczęście nie było żadnych ofiar w ludziach, to nie jest coś, nad czym można przejść po prostu do porządku dziennego, to wymaga zdecydowanej interwencji. W nocy ostrzelana została siedziba polskiego konsulatu w Łódzku na północnym zachodzie Ukrainy. W tym czasie na terenie konsulatu była ochrona i nikt nie ucierpiał. Strona ukraińska wszczęła już śledztwo w sprawie ataku. Okoliczności ostrzelania konsulatu będzie także wyjaśniać Polska Prokuratura Krajowa. MSZ poinformował z kolei, że do czasu spełnienia oczekiwań strony polskiej w sprawie ochrony przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte. W Sejmie trwa spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych w sprawie zmian w regulaminie Sejmu. Spotkanie zostało zwołane na wniosek marszałka niższej izby parlamentu i prezydium Sejmu.
marszałek Ryszard Terlecki powiedział, że zmiany mają zapobiec sytuacji, jaka miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Przewidziane jest między innymi zaostrzenie kar dla posłów. Chodzi o to, aby wrócić na wankownicy swoich chuligaństwa szerzące się czasami na sali sejmowej. Te kary, mamy nadzieję, bo my popieramy ten projekt Kancelarii Sejmu, mamy nadzieję, trochę ustabilizują sytuację na sali sejmowej wtedy, gdy robi się gorąco, gdy spór polityczny się zaostrza. To jest rzecz zupełnie oczywista, ale no nie ma powodu, żeby wstrzymać wtedy jakieś działania, które naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło. W grudniu ubiegłego roku posłowie PO i Nowoczesnej rozpoczęli opozycję w sali plenarnej Sejmu, która trwała do stycznia. Z medialnych informacji wynika, że nielegalny protest kosztował podatników kilka milionów złotych. W Senacie odbyła się debata nad ustawą o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Na mocy projektowanych przepisów powołany ma być Komitet Narodowych Obchodów. Gremium to zajmie się upamiętnianiem wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Polskę niepodległości. Na pytania senatorów odpowiadała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Małgorzata Sadowska. Mówiła m.in. o tym, kto będzie brał udział w pracach komitetu. Dla każdego kraju przypisano kwotę uchodźców, którzy mają zostać przyjęci. Ale będzie sekretarz podpisała czyli pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Po to właśnie, żeby pracę komitetu z programem rządowym, bo my chcieliśmy, żeby te wszystkie obchody były obchodzone w sposób szeroki. Minister spraw zagranicznych tutaj oczywiście z nieprzecenioną rolą marszałka Senatu, to będą m.in. obchody stulecia niepodległości poza granicami kraju, współpraca z Polonią tutaj i minister spraw zagranicznych, ale również Senat będzie miał w tym zakresie bardzo ważną rolę. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania to są szkoły. Projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości został przedłożony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Główne obchody odbędą się w przyszłym roku, kiedy mija dokładnie 100 lat od odzyskania przez nasz kraj niepodległości 11 listopada 1918 roku. Rząd chce, aby największe firmy ujawniły zeznania podatkowe. Ministerstwo Finansów planuje ustawę, która pozwoli ogłaszać dane z zeznań podatkowych, choć także o wykazanie kosztów, osiągnięte przychody i kwoty nadpłaconego podatku. Zdaniem resortu zachęci to największe firmy do płacenia podatków oraz umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniami podatników CIT. O sprawie napisał dziś jeden z dzienników. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreślił, że większa jedność, jawność jest pożądana. Trzeba jednak ograniczyć zakres ujawnianych informacji. Problemy gospodarstwa są często przypisane w Polsce. Jest jakby takie przekonanie, że czym mniej dochodzi do informacji, tym lepiej dla firmy. Społeczna kontrola nad firmami no jest praktyką na całym świecie. Czym więcej przejrzystości, tym lepiej. Czym więcej materiału do analizy, większa kontrola społeczna nad firmami, tym również lepiej. Oczywiście zakres ujawnianych informacji też jest ważny. Taka funkcja opisowa tego, co się dzieje w firmie, sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej, są równie ważne. Więc czym dalej pójdziemy z tą przejrzystością, tym lepiej, jak najbardziej równe właściwym kierunku. Eksperci sceptycznie podchodzą do pomysłu ministerstwa, zwracają uwagę, że informacje z deklaracji podatkowej mogą dawać mylne wyobrażenia o firmie. Według danych z 2015 roku w Polsce było ponad 450 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Szacuje się, że lista firm, których rozliczenia chce ujawnić ministerstwo, może sięgnąć ponad 4 tysięcy. Współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych. Porozumienie w tej sprawie w Warszawie podpisały 4 podmioty państwowe. Uroczystość miała miejsce w jednej z placówek Poczty Polskiej. Porozumienie zostało zawarte przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pocztę Polską. Dokument obejmuje kilka obszarów, w tym m.in. podjęcie działań mających zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych na poczcie. Porozumienie zakłada też systematyczne tworzenie ułatwień pozwalających niepełnosprawnym na
komfortowe korzystanie z usług pocztowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wskazuje, że rząd chce prowadzić skuteczną politykę zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych. I w tym obszarze kluczowe znaczenie dla nas ma poprawienie dostępności do rynku pracy, poprawa wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, ale też poprawa jakości wszystkich usług, które powinny być dla wszystkich jednakowo dostępne, a tak naprawdę ciągle w Polsce jest duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o tę dostępność dla osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny w obszarze polityki społecznej Poczta Polska jest naszym partnerem, mówię naszym, mówiąc o resorcie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Strony porozumienia zobowiązały się do powołania w ciągu 14 dni zespołu odpowiedzialnego za realizację podjętych postanowień. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Na teraz to już wszystkie informacje, więcej na www.radiomaryja.pl. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat dalszy rozwój polskiej energetyki w obecnej sytuacji. Naszym gościem będzie pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Pierwsze spotkanie w telewizji Trwam o godzinie 18.15. Drugie w Radiu Maryja o 21.30. Księże profesorze, no tak, ale z jednej strony mamy podpisane to, co premier Kopacz podpisała. Mamy wypowiedź Cezarego Tomczyka, który mówił, każda ilość Polska przyjmie, jest przygotowana. Z drugiej strony mamy ostatnią deklarację w radiowej trójce Grzegorza Schetyny, który mówi, że powinniśmy podpisywać no, nawet bez czytania, tu parafrazuję jego słowa, dokumenty. Chodziło między innymi o deklarację rzymską, że trzeba podpisać bez względu na treść. Środa, 29 dzień marca, 4 tydzień Wielkiego Postu. Korzystamy z tomu drugiego, który jest skończony. Trzeba być przezornym, ale nie przesadnie. Dzisiejszej opozycji, a niedawno jeszcze przeciwko.